Informacje o wszystkich przelewach na rachunkach bankowych w kraju są aktualnie gromadzone i analizowane za pomocą nowo wprowadzonego systemu STIR. System ten zobowiązuje banki i instytucje kredytowe do tego, żeby przekazywały informacje, które są od dawna w ich posiadaniu, na potrzeby państwa. Banki, które nie wywiążą się z tego obowiązku, będą mogły być ukarane srogą karą do 1 miliona złotych. Nałożenie tej kary będzie następowało w drodze decyzji i oczywiście będzie można się od niej odwoływać. Natomiast dla samych podatników z systemu STIR nie wynikają nowe kary w rozumieniu kodeksu karnego. Wynika natomiast taka uciążliwość w postaci wiszącej nad nimi możliwości zablokowania ich rachunków bankowych. Rachunek bankowy będzie można zablokować, jeżeli pojawi się możliwość nawet, że ktoś dokonuje malwersacji finansowych, to znaczy wyłudzeń podatkowych. Wyłudzenia są szczegółowo opisane w przepisach. Chodzi o typowe przestępstwa skarbowe, czyli podrabianie, fałszowanie faktur, nienależny zwrot podatku i również nowe przestępstwa w kodeksie karnym, które się wiążą z podatkami, zostały też wprowadzone niedawno. Rachunek bankowy może być zablokowany na 72 godziny z możliwością przedłużenia tej blokady aż do 3 miesięcy. Co ważne, żeby zablokować rachunek, wystarczy, że podatnik jest podejrzany o dokonanie malwersacji finansowych, czyli przestępstw szczegółowo wymienionych w przepisach karnych. Są to przede wszystkim przestępstwa fałszowania faktur, uzyskania nienależnego zwrotu podatku, firmanctwa i wszystkich nowych przestępstw, które od niedawna są w kodeksie karnym i związane są z podatkami.